Cześć, czołem. Witam na kanale Pewek Recykling. 9 stycznia. Dobra, zacznę od początku. Ponieważ przyczepka udało się już wydostać z miejsca, gdzie stała. No śnieg trochę zelżał. Zelżał, no nie dosypało więcej, więc przyczepka ogarnięta. Jeszcze oczywiście stoi na ranczu. Na posesji po prostu, ale zamierzam ją dzisiaj wydostać, więc możecie się szykować na grube akcje. Jeszcze patrzę, jak wygląda wyjazd. Zresztą przejdę wam pokażę. O, bo wyglądało to mniej więcej tak. Kurczę, ciężko odzwierciedlić ten uskok. A już jest ładnie zabrane, wyrównane. Delikatny skosik, więc da się z przyczepką wyjść. Dobra, to jest pierwsza część zabawy. Druga część zabawy, którą dzisiaj robiłem, to jest jak zaoszczędzić. A co za tym idzie? Więcej zarobić. Mam przyczepę kempingową. Mamy przyczepę kempingową, o tym wiecie. Która była uzbrojona. Mordka. Cicho, mordeczka. Zaraz przyjdę, no. Co to ja mówiłem, bo mnie psinka zmyliła. Że mamy przyczepę kempingową, która była wyposażona w ten oto panel. Cicho, bo nie będą słyszeli. No. Panel w tej chwili został zamontowany na garażu. Na tym moim warsztacie. Oczywiście burdel jeszcze jest, ale już mam za darmo oświetlenie. Na tą pajęczynę nie patrzcie. To też na razie ten, no to urządzenie, przetwornica jest, bo jest. Docelowo tutaj będzie to schowane, żeby ona, bo ona ma ten wentylatorek, żeby ona za dużo tego syfu też nie ciągnęła. Więc oświetlenie mam, jest cacy. Także nie mogę mówić o stratach jakichś tam, że przez to tracę czy coś. Nie, bo wszystkie wyjazdy są na plus. Większy, mniejszy lub na zero. A w tej chwili energię elektryczną do oświetlenia będę miał za darmochę. Kompletną darmochę. Będę tylko sobie tutaj podłączał, jak będę potrzebował właśnie do rozbrajania tutaj tych elementów. I, że tak powiem, samo rozkręcenie, po co mi tutaj nie wiadomo jaki zasób energii. Wystarczy oświetlenie. Jak będę to wyciągał, będę już robił ten demontaż taki ostateczny, gdzie będzie potrzebna szlifierka, wtedy się uzbroję tutaj w mocniejsze prądy i będzie cacy. Przy okazji, jak już tu jestem, tak, przeprawiam jeszcze, ale o, zobaczcie, tam już się zrobiło trochę przejrzyściej. Także jestem na dobrej drodze. Tutaj już się też zaczyna zapełniać, wypełniać i uzupełniać. Ale to nic, mnie to nie martwi. O właśnie. Na to, żeby schować przetwornicę, żeby syfu nie ciągnęła, mam fajny pomysł i to zrobię. Nie wiem, czy teraz zaraz, czy zaraz potem. W każdym razie na pewno będzie to zrobione. Jeżeli będę używał szlifierki. Przed użyciem szlifierki muszę to zrobić, żeby ona tam tego syfu nie szarpała. O. Także zaczynam porządkowanie. Jak widać, kuchenka już wyjechała.
Część zmywarki wyjechała, druga część jeszcze jest tam, bęben do rozprucia, inne cudawianki. Wiem, że nie jest to związane z olimpiadą, ale najpierw muszę się tutaj przemeblować. Tam już też jest pełno, jak widzicie, elementy już zaczynają wędrować do góry, czyli tu jest jeden, tu jest drugi boks z aluminium. Nabity pokorek. Uwierzcie mi, naprawdę nabite pokorek. Tu już się więcej nie da wcisnąć. Chociaż komar by jeszcze co nieco tam wcisnął. Dobra, 5 minut na dzisiaj chyba wystarczy. Także moi drodzy, jestem na miejscu. Spróbuję to jakoś tutaj ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi. I biorę się dalej za wyzwanie. Także jak widać, nie tylko wyzwanie w głowie, ale też uporządkowanie, ulepszenie warsztatu z oszczędnościami, oczywiście, nie? No, także tak to wygląda. Przy okazji, do zeszłego tygodnia. Tutaj to z tego dławika mam jeszcze do doliczenia, ale to być może wezmę do domu i tam zrobię takie podsumowanie razem z tym troszeczkę, ile w zeszłym tygodniu udało mi się tego narzeźbić. A widzę tutaj jeszcze jakieś skarby leżą. Część starych, część nowych. Dobra, nieważne. Koniec paplania, czas do działania. Także moi drodzy, tak jak obiecałem wam, szanowna konkurencjo, będę was powoli sprowadzał na ziemię. Dla wszystkich dużo złomu, wysokich cen. Pozdrawiam.